Czy pojedynek, ja w międzyczasie powiem Państwu o programie tej gali, o wydarzeniach, które wprowadziły też polską, na polską ziemię organizację Celtic Gladiator. Z prostych przyczyn, oczywiście prezesem tej organizacji, właścicielem jest Albert Jarzębak, jeden z ludzi, którzy działają na irlandzkim rynku MMA, na irlandzkim rynku kickboxingu. Po raz pierwszy organizacja będzie przeprowadzać swoją galę w klatko ringu. To też jest warte odnotowania. Ja przypomnę, Celtic Gladiator to jest jedna z takich organizacji, na których debiutowało wiele, wiele gwiazd światowego MMA, w tym największa obecnie gwiazda Conor McGregor, pamiętny pojedynek z 2011 roku z Arturem Kornikiem Sowińskim, kiedy Sowiński był bliski sprawienia sensacji i pokonania. W zasadzie oglądając tą walkę do dzisiaj nie wiem, dlaczego nie pokonał. Jak to się stało, że Conorowi udało się wyjść z nieprawdopodobnej sytuacji po przegraniu pierwszej rundy? Zdołał przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść, wygrał i tak zaczęła się jego wielka, wielka kariera, która trwa do dziś i zaprowadziła go na szczyty popularności i szczyty MMA. Tutaj widzimy Jakuba Pawełasa, który w tej chwili wyszedł do niebieskiego narożnika. He's 1.7 meters tall. His record presents one win and no losses. He wants to see. A za chwilę zobaczymy jego rywala, Damiana Lindera. Syna mistrza świata kickboxingu, Gerarda Lindera. Black Dragon Andrychów. Jakub Pawełas to zawodnik pochodzący z okolic Warszawy, trenujący w warszawskim pięściarzu. Just about the same way. Natomiast Linder trenuje w Andrychowie całe życie pod okiem swojego ojca. Linder comes from a kickboxing family. His father quite well known. A w tle znany utwór Eder Lezi. In fact, the very first takie nawiązanie do korzeni, romskich korzeni Damiana Lindera. Młody zawodnik, obaj młodzi, jest pełna 18-letni. Oczywiście większe doświadczenie po stronie Damiana Lindera, który tutaj będzie toczył już kolejny swój pojedynek. Jest pełna tydzień wcześniej. Damian Linder wystąpił podczas meczu Polska-Malta. Zwyciężył tam mistrza świata juniorów w trzyrundowym pojedynku, więc dobrze zaczął. Nie doznał żadnej kontuzji i ta walka jest kolejnym jego pojedynkiem. A Jakub Pawełas debiutuje na zawodowym ringu. Pierwszy pojedynek. Nie ma za sobą kariery amatorskiej, ale chce walczyć. Odważny chłopak. Patrząc na to zestawienie, wielka niewiadoma, bo jednak jeśli chodzi o Damiana Lindera, to przynajmniej z sukcesów, które ma, to jest brązowy medal na Mistrzostwach Europy w formule Sanda, Mistrzostwo Polski Sanda, dobre występy na ligach kickbokserskich. Sporo walk ma już na koncie Damian Linder i na pewno będzie tutaj faworytem tego pojedynku. Widać warunki fizyczne po stronie Jakuba Pawełasa. Majewski, also a commentator here for Fightbox HD, as the bell rings and we are underway, ladies and gentlemen, round one of three. Jako sędzia. 3 minutes on the clock here. The very first edition of Celtic Gladiators in continental Europe, here in Poland. They've had events in Ireland and in the UK as well. Nice spinning kick there
from Linder. As you can see, he is at a height disadvantage. That doesn't seem to bother him, though, as he goes right to the Linder, ostro. You can see some reddening around the midsection of Kamela. I pierwszy mocny cios. Taking their toll. Maciej Bajtel sprawdził, czy... Referee Maciej Bajtek warning about throwing. Wszystko jest w porządku, Pawełas. W niebieskich rękawicach cofnął się do lin. Teraz dobre kolano ze strony Lindera. Remember, both these kids just 18 years old. Pavelas in the blue making his professional debut tonight. Linder with just one professional bout under his belt. Teraz próba kopnięcia ze strony Lindera bezpośrednio. I bardzo ładna obrotówka, minęła głowę Pawełasa. Pawełas się broni w tej chwili. And already Pawełas seemed a little bit shaken by that. Nice kick there to the bread basket. Another spinning kick that time. Spinning back kick by Linder. Linder a lot more aggressive in this one. Seems a lot more comfortable in there. Teraz Linder zapędził się trochę w tym ataku. Dobre czasy na dół. Próbuje zdemontować obronę Jakuba Pawełasa. Linder. Dobre obrotowe kopnięcie i chyba będziemy mieli liczenie. Right in the lower abdominal region, and he's gonna have to take an eight count here. What he's, I don't know what he was asking the referee here. Maybe he's asking if he can go back to his. Pawełas troszkę się zapędził, tutaj wyszedł z narożnika, powinien zaczekać z tym liczeniem. A little touch of gloves, and we are back here. You see a very concerned look on the face of somebody at ringside supporting Pawełas. He needs to get busy offensively. I think if he just keeps circling and trying to stay away from his opponent, that has not been a successful formula so far. Sometimes you have to fight fire with fire if you want to survive in there. I teraz atak Lindera, on od razu nie czeka, przystępuje do ataku, zmienił pozycję. Damian Linder. Pawełas próbuje kopnąć tutaj lewą nogą, znowu obrotówka. Clinch. Wrapping up his opponent here, right at the end of the round. Pierwsza runda za nami. Myślę, że zdecydowanie na korzyść Damiana Lindera, który dobrze trafił tutaj obrotowym kopnięciem. A w zasadzie najpierw rozpoczął middle kickiem. Właśnie, bardzo dobre trafienie w okolice wątroby. Tutaj widzimy Gerarda Lindera w narożniku. Brakuje trochę centymetrów tutaj Damianowi Linderowi, ale nadrabia to wyszkoleniem technicznym, pracą nóg. So 5 centimeter height disadvantage. Didn't really seem to be too much of a disadvantage here in round number one. Long way to go yet for the young Jakub. No i jesteśmy przed drugą rundą pojedynku. Round number two. Jakub Pawełas kontra Damian Linder. The place, Krakow, Poland. Ja tylko przypomnę, że organizacja Celtic Gladiator robiła swoją galę niespełna dwa tygodnie wcześniej w Londynie, a teraz trafiła do Krakowa właśnie ze względu na to, że, tak jak powiedział Albert Jarzębak, pochodzi z tych okolic, dokładnie z Nowego Sącza. Kraków jest mu bliski, Małopolska, więc planuje tutaj jeszcze jakieś wydarzenia w 2017 roku, a to wydarzenie listopadowe jest takim rozpoznaniem polskiego rynku. Też szansą na pokazanie się młodych zawodników, tak jak tutaj widzimy w tym pojedynku. Damian Linder, który na pewno ma wielkie aspiracje, też wielkie możliwości, trenuje bardzo długo, praktycznie od dziecka. Ojciec go wdrażał
This little left hand there from Pavelas. He needs to do that, but do it a lot bardzo more often. Pracowity, solidny zawodnik. Łamiący stereotypy. Bardzo sympatyczny i lubiany. Miałem okazję być przy okazji kadry Polski. Treningu w kadry Polski. Sanda. Ja kiedyś prowadził Robert Rajewski senior. No i tam Damian Linder był tym jednym z wiodących zawodników. Zresztą zdobył później medal na Mistrzostwach Europy. Co pokazało, że drzemią w nim ogromne możliwości. Zresztą chyba nie ma innego wyjścia, tak jak powiedział jego ojciec, on musi trenować. Nauka i trening to są dwie rzeczy, które zajmują Damiana Lindera. I na pewno jest to jeden z takich lokalnych bohaterów. Zresztą, tak jak powiedział jego ojciec, planuje mu bogatą karierę, jeśli chodzi o walki. Nie tylko w kickboxingu, ale także w MMA. Zresztą widać po technikach, świetnie sobie radzi. Dobre obrotowe techniki. Może minimalnie dużo tego, ale teraz Pavelas przystąpił do ataku. Trafił tam lewym sierpem. Linder spokojnie wyszedł. Zbiera siły, jest 14 sekund do końca tej rundy. Mocny sierp ze strony Lindera, ale Pavelas odchylił się. Teraz kolejne mocne kopnięcie w okolice wątroby. No i Maciej Bajtel odsyła obu zawodników do swoich narożników przed trzecim starciem. Tutaj widzieliśmy mocne ciosy dotarły. For Damian Linder. It's gotta be 2-10-9 rounds. Maybe there was a knockdown in that first round. That's gotta be a 10-8 round. So if Jakub Pavelas has any hope of winning this fight at this point, he's gonna need something big, something really big to win this thing. Gonna need a knockdown. No i trzecie starcie przed nami. To get his hand raised. Tak jak powiedziałem, młodzi zawodnicy, którzy szukają swojej szansy, szukają możliwości pokazania się. No i taką szansę dostali w Krakowie 26 listopada 2016 roku. Celtic Gladiator 11, pamiętny debiut dla obu zawodników w tej organizacji, a dla Jakuba Pavelasa debiut jako taki, więc na pewno jest to spore przeżycie i zawsze będą wspominać, że od razu debiutowali na dobrej gali. To jest, można powiedzieć, legendarna hala Wisły. Pavelas a little bit more active now in this third round. He knows it's do or die time for him. Jeden z takich obiektów, gdzie odbywało się dużo wydarzeń sportowych, dużo wydarzeń sportu walki. Ja pamiętam tutaj niegdyś turnieje Wawelskiego Smoka w karate Kyokushin, które były, toczyły się w latach 80. No a teraz, jak widzimy, młodzi zawodnicy kontynuują ten kierunek. Świetna wymiana z obu stron. Jeden i drugi próbuje rozstrzygnąć ten pojedynek. No, zdecydowana przewaga w dwóch rundach Damiana Lindera. Troszkę teraz chyba opatrzył. Pavelas poczuł swoją szansę, ale Linder wykorzystuje doświadczenie. Przystępuje do ataku. Teraz wymiana. Pavelas się broni. Dobre uderzenie teraz. Sierpowym, ale Pavelas dalej wytrzymuje to wszystko, to bombardowanie. Teraz sędzia upomina. Oczywiście można tylko. Tutaj widzimy grupę fanów, którzy przeżywają ten pojedynek początkujących zawodników.
ale tempo jest niezłe. Widać, że obaj włożyli sporo sił w tą walkę. Taking a beating here in this third round, that back kick landed right in that injured midsection. Pavelas trenuje Muay Thai. Linder wywodzi się z kickboxingu. Dobre umiejętności bokserskie, tak jak widać. Ma pełną swobodę, ale teraz dobre trafienie, jeszcze kolana, poprawka, musi Linder uważać. Widać, że ta walka też kosztowała go sporo sił. Szuka jakiegoś rozwiązania, jakiejś obrotówki. Pavelas się zaśmiał tylko i odpowiada ciosami. Widać, że sporo przyjął tych uderzeń, ale nadal jest w tym pojedynku. Tutaj kibice Damiana Lindera. Można powiedzieć, że Andrychów leży 60 km od Krakowa. Nie jest to daleko, więc większość fanów stawiła się tutaj. Miała okazję. Linder miał okazję zobaczyć doing a good job of mixing up his offense in this round. Młodego zawodnika w akcji. A lot more punching combinations and working the body again like he had been in the first two rounds. Te wymiany ciosów. Brakowało troszkę dokładności, ale mówię, tu musicie Państwo wziąć poprawkę, że są to młodzi jeszcze zawodnicy, którzy Damian Linder debiutują, toczą pierwsze walki, więc sporo pracy jeszcze przed nimi. I jeszcze jedno kolano Damiana Lindera. A za chwilę będziemy mieli werdykt tej walki. W przypadku młodych zawodników bardzo dobrze, bo jednak te walki powinny rozstrzygać się na pełnym dystansie. To jest też jakiś ukłon w stronę tego, że powinni się rozwijać, powinni dbać o swój rozwój. Żeby w przyszłości toczyć jeszcze lepsze pojedynki. I Damian Linder zwycięzcą pierwszego pojedynku głównej karty walk gali Celtic Gladiator 11, kategoria do 61 kg. Druga wygrana w karierze Damiana Lindera zawodowa. And the president, the Polish president of the organization, Albert Jarzelma, in the ring with the fighters. I dźwięki znanej na całym świecie piosenki Eder Lezi. Damian Linder. Tylko myślimy. Could be great things in his future if he keeps Damian Linder zwycięża w pierwszym pojedynku. Myślę, że dobry debiut. Zresztą, jak się nie mylę, to jest pierwszy pojedynek kickbokserski na arenie organizacji Celtic Gladiator.